wyswobodzenie się z takiej blokady nie jest łatwą sprawą. Dlatego w judo liczy się nie tylko sprawność, ale i ambicja. Tej na szczęście nie brakuje już kilkuletnim zawodnikom. Bardzo lubię trenować to, więc będę trenował, aż będę w kadrze. Ten zapał cieszy również rodziców, którzy na zajęcia zapisali swoje pociechy. Celem to jest jakby znalezienie upustu energii, jaki w sobie ma i chciałbym, żeby w sposób zorganizowany ten upust realizował. Sprawdzianem postępów młodych judoków jest cykl turniejów pod patronatem klubu sportowego Budowlani. Specjalnie się przygotowałem, walczyłem z dorosłymi nawet. Trenerka mnie pochwaliła i się mi to postarało na treningu i chciałbym się sprawdzić na zawodach. Zawody rozegrano w kilku kategoriach wiekowych. Do niweckiej hali przyjechało blisko 300 zawodników z Polski i z zagranicy. Bardzo się nam tutaj podoba w Sosnowcu, jeździmy tutaj często i bardzo chętnie. I również dzieciom tutaj się podoba. Szczególnie kiedy ich wysiłek jest doceniany przez jury. One tutaj dostają dyplomy, dostają medale, jakaś tam jest nagroda, no ale wiadomo, czy wytrzyma do wieku seniorskiego, no to nikt tego nie wie. Ważną w tym rolę ma do odegrania wykwalifikowana kadra szkoleniowa. Wzorem do naśladowania dla młodych adeptów jest na pewno mistrzyni świata w jiu-jitsu Agnieszka Berger, prowadząca jedną z filii Budowlanych. Z dzieciakami praca to naprawdę super sprawa. Zżyłam się z tymi dziećmi, przytulają się do mnie, dają mi buziaczki, piszą do mnie SMS-y, co niektóre dzieciaki, naprawdę super sprawa. Kiedy maluchy połkną już bakcyla rywalizacji, mogą sprawdzić ją w bardziej prestiżowych zawodach. Dla juniorów młodszych, dla młodzików, tych zawodników, którzy uczestniczą w rozgrywkach ogólnopolskich, przewidzianych kalendarzem Polskiego Związku, to są turnieje dosyć ważne, dlatego że tutaj, prawda, zawodnicy sprawdzają i trenerzy sprawdzają techniki, strategie. A dla tych dzieci to najczęściej dopiero pierwsze kroki na macie. W klubie oni się biją między sobą, znają się jak łyse konie, natomiast tutaj sprawdzają siebie, sprawdzają to, czego się nauczyli w konfrontacji z rówieśnikami, których nie znają z innych miast, z innych klubów. Kiedy za kilka lat spotkają się z nimi podczas dorosłych już zawodów, to doświadczenie będzie procentować.